Siemanko wszystkim, z tej strony Aki i witajcie w kolejnym odcinku z gry The Sims 4. Najpierw pokażę wam zmiany, ponieważ trochę ich zaszło. Najpierw gabinet. Jak widać, już nie stoi sama sztaluga, jakieś kwiatki dodałam, światełka. W sypialni chyba tylko łóżko, tak, tylko łóżko się zmieniło oraz obraże Józek doszedł. Tutaj oczywiście zmieniłam ustawienie. Mamy pralkę i suszarkę, żeby nie było. Kuchnia, no to już ostatnio zmieniłam. No i w łazience ulepszyłam, trochę lepszy sprzęt wstawiłam. Dzisiaj w planie mamy pierwszy dzień pracy oraz poznanie sąsiadów. Głównie jak widzę, no to dzisiaj akurat będzie dzień poznania sąsiadów, a jutro będziemy szli do pracy. A akurat super, stanie codziennie ukończyła. Taki jakoś kiepska. No ale spokojnie, jeszcze się nauczysz lepiej. Czy jest ktoś? Nie ma nikogo w domu. Jak na złość. Dobra, to się przejdźmy troszkę na miasto. Co to w ogóle jest tak naprawdę? Prawdziwa gwiazda. Aha, nie mogę. Spróbuję się przedstawić. Czekaj, czy się nie uda? Co to jeszcze jest? Mila, Rai, Billy. Nie wiem nawet jakie imię przeczytać. Don. O. Tutaj Yuki. Dobra. Po prostu epicko to ci wyszło. Dobra, no to chociaż autograf? Nie. Nie jesteśmy dla niej fajni. Takie idź sobie. Ja nie chcę z tobą gadać. Hugo. Malcolm. Jesteś nastolatkiem? Nastolatek. Czy jest plakat? Nie ma plakatu. Ktoś zajął Maula. Weź się przy... Chociaż kogoś więcej poznajmy. Okej. Umiejętność powitalna. Nareszcie. Przyjazne powitanie. Powitaj nowego sąsiada. Mam figurkę. O, mogę postawić tutaj. Nie będzie tu. Z czegoś się nie cieszymy. Sądzę, że to przez to, że zmarznięta. Bo ona się nie przebrała. Przywitaj. Przywitaj. Dobra, wracaj do domu. Już go znasz. Aha, bo oni do mnie wyszli. Zaproszę sąsiadów, oni wszyscy wtedy przyjdą. I mamy chyba termostatu. Jest zimno, to termostat się przyda. Czy to jest w elektronice? Jeszcze mnie stać. Super. Tak. Zróbmy przy drzwiach. Będzie mi pasował. Jesteśmy ubodzy. Wydałam całą kasę praktycznie na jeden pokój. Cieplej. Chyba mu nie wyszło. Cieplej. Chodźmy do łazienki. Czyli tak, nic nie zabraliśmy. Tu nic za dużo nie zobaczymy naokoło. A tu jeszcze jest jakieś coś. Może tu szukać i plakatu nie ma. No to co? Wiktor pękł. Jest dorosłym. dziwny ten... Landgraf zawsze na propsie. Janusz z wąsem. No dobra. O, ubrała się tym razem łaskawie. Więc nie będzie jej tym razem zimno. Dobra, super. Nikogo tak naprawdę nie ma w okolicy, żeby go poznać. Godnego uwagi. Cała rodzinka ich chyba przyszła. To Landgraf. Przyszli. O, mamy śnieżną kulę, super. Zawsze kasa wpadnie. Wyjątkowa. Jakoś nie jest drogie. No dobra. To tak naprawdę co? Pójdziemy do parku. Jest godzina jeszcze wczesna. Wierzbowa zatoka. I gdzie tu może być dużo tego? Chyba w kwiecie magnolii. Samemu... O, ktoś nas już nie lubi. Super. Jak zyskać sympatię sąsiadów? Spróbuj ich poznać ze sobą. Dobra. I jesteśmy w kwiecie magnolii. Śnieg pada. Serio. Super. I tak, jest wiosna. Widzę, że trochę jak u mnie. Przez święta zero śniegu. W ogóle nie było. A jak teraz poszłam do pracy z powrotem i wszystko, to nagle mi zaczyna padać. Pogoda wie, kiedy ze mną współpracować. Szukam jakichś skałek, żabek. Jak coś ostatecznie pójdę na ryby. A idź na razie na ryby. Zawsze coś będzie do sprzedaży. Pójdziesz do parku. Tak. Znajdziesz sobie żabki. Tak. Ani żab tu nie ma. Szukaj żab. Wracaj tu. No bo ty już tam byłaś. Szukaj żab. Aki nie zdołała schwytać żab. Grill? Pasolka. Pasolka po bracańsku. Umiejętność gotowania. Ale mogłabyś zjeść, co? Nie łowić ryby. Jeszcze zdążysz. Przestań. No i idź na ryby teraz. Chociaż jedną taką malutką złap mi. I jak czas pozwoli, to pójdziemy jeszcze do innego parku. Tego w oazie Zdrój? Jeśli dobrze mówię nazwę. Bo nie jestem pewna sama. Dobra, jesteś najedzona. Czy jest to w ogóle ktoś, kogo bym chciała poznać? To znowu ten Hong Wiktor. Szegorz Bocian. Dorota jeż. Żeby gdzieś tu jakaś gwiazda była? Że wszędzie fani są? Fani i paparazzi? No ja gwiazdą chyba nie jestem. Jabłonka. Dobra, to chyba nie ma sensu. Bo jak na złość nic tu nie będzie, bo jeszcze jest za zimno. Więc Trzeba po prostu... Okop. Jeszcze tak na szybko. Jesteś w parku. Myj trawę. Bo to na pewno będzie dobrze ci wyjdzie. Czy coś znalazłaś? Części do ulepszeń. No dobra. O, a za strój. Tutaj jest ten park. Pustynny kwiat? Tak, to był ten park. Na pewno. Samemu. A tu jest słońce, ale jest mimo wszystko chłodno. Mam pomysł. Chodź łów ryby. Nie, najpierw poszukaj żabek, a potem łów ryby. Może chociaż skałki będą. Bo tutaj to żab chyba nie będzie. Dajmy jakieś parę minut, może się pojawią dopiero. I oczywiście ani jednej zakichanej żaby. Znowu pan zmęczony przyszedł? Dobra, patrzymy za skałkami. Czy ja będę takim pechowcem, że nie znajdę ani jednej skałki? To mogą być żaby. Dobra, jest skałka. Koniec tych połowów. Szukamy, tu są znowu ryby. Tu jest dziura do kopania. Tu nie możemy wyjść, bo mamy za małe majsterkowanie. Oczywiście. Kop. Może coś znajdziesz. O, skałki. Jedna, druga. Wreszcie śnieg, pierwszy śnieg. Z czego tu się cieszyć? Fakt, lubię śnieg. Nie ukrywam tego. Ale jak nie muszę nigdzie chodzić. Żaba! Jakaś warta chociaż? Rzadkie, super. Jeszcze jedna i będzie można. Kapsuła. Części do ulepszeń. Jestem zmęczona. Kapsuła czasu. To, co tutaj widzę z przodu, jeszcze pozbieram i pozwolę jej iść do domu. Chciałam powiedzieć, coś to jest do wykopania, bo się świeci. Ale to tylko ryba. No, jakiś tam zarobek będzie. To małe jest więcej warte niż to. Jeszcze tą dziurę. I tak naprawdę idziemy do domu. Tylko zmęczona, to idziemy spać. I zrobię tak jeszcze. W domu mamy termostat, więc jej będzie ciepło. Centralne ogrzewanie tak. No i śpi. No i dobra, Aki wstała, no i musi do łazienki. Biegnij. Tak, drepczy sobie, a co tam jeszcze? Może się wykąpać od razu. Gotuj. Co tu jest takiego? Jajecznica z boczkiem... z bekonem, przepraszam. Spojrzałam na obrazek. W ogóle czemu pomyślałam o boczku? Sama nie lubię boczku. Był bug graficzny. Była w piżamie. Głodna. Wiem o tym. A dajesz, nie unika. Poproś, zaproś ze wspólnego. Zapukałabym. Ale właśnie nie wiem, czy zdążę. Teraz tak. To mogę sprzedać. To sprzedam na pewno. To sprzedam. Skamielina. Pytanie, czy jak będzie popsuta, to chyba jest mniej warta. A tak kosztuje 50. No właśnie. No i nie udało się? Schowajmy jedzonko. I nie zdążyła. Idzie do pracy. Ale chociaż pozmywała po sobie. Dobra. Nie mogę dosięgnąć twojej skrzynki. Rachunki. Nie wiem, co to było. Po co to było. Ale no nic. No i dobra. Aki wróciła z pracy i awansowała. Dostawiaczka książek o sztuce. Super. Teraz mam na godzinę 23. Bonus, rampa. Rampa. Lampę otrzymała. Teraz ile? Ło, 65. Sprzedajemy. To też. Mamy już 1000. Musisz się... Surfuj po kanałach. To będzie najlepsze. Malowanie obrazów. Ja na szczęście... Tak patrzę, czemu nie mogę... Czemu mam tylko łapkę do przestawiania, a tu się już wiem czemu. Sąsiedzi... Do nas nam, czyli to był ten... O, ty jesteś na pełno w ciąży. Masz coraz większy ten bebzu. Ciekawe, czy oni są małżeństwem, czy... No dobra, koniec. A, jest zaś spięta. To mam pomysł. Kąpiel z bąbelkami. No i właśnie. Następnie skorzystaj. Duży klasyczny obraz. Wiedziałam. Jak Sim jest spięty, to... To jest najlepsze rozwiązanie. No. Bąbelki! W życiu Sima niewiele jest rzeczy, które nie dałoby się naprawić za pomocą bąbelków. Jeszcze jest głodna. Nie, bo nas nie lubi. Porozmawiajmy. Przez telefon, może coś tu pomoże. Jak za 2 razy. Nie pejzaż, tylko klasyczny, duży. Ktoś znowu tam śpi. Nie wiem, co nie mają do spania na ławkach. Naprawdę nie wiem, co jest takiego fajnego spania na ławkach, ale dobra. Potrzebujesz towarzystwa, wiem o tym. Zadzwoń do niego. Dobra, już masz lepiej. Idź. Idź maluj, bo inaczej... I tak awansuj, trudnie dostaniesz, bo masz zbyt słabą ocenę. Zapukaj uprzejmie. Króliczek! Króliczek z dwójki do tego. Chyba w żadnej części... Oczywiście oprócz dwójki nie było już tego królika. No ci jak się kłócą. Dobra, i zapukaj do tych sąsiadów. Aha, przestali akurat. Sprzedaj. Klasyczny. Ja nie mogę zainspirowania. Żeby mi dawał to. Stan zainspirowania. O, super, pokończony, śpi. No i dobra. Aki wstała. Jak uroczo wygląda. Założyła czerwoną piżamkę teraz. Zjedz śniadanie. Te resztki, które jeszcze tam masz. Potem skorzystaj. Jest 7 rano. Chyba się nie obrazi. Mam nadzieję. Simba. Wydawało mi się ogólnie, że do pracy są też stany. Szczęśliwa, zainspirowana, żeby pomagały w pracy. Wydawało mi się. Chociaż mogło to się zmienić po aktualizacji. Nie ukrywam. Ale właśnie jakoś tak pamiętam, żeby to było. Chociaż nie wiem, musicie mi o tym powiedzieć. Aki, co ty byś chciała jeszcze? Czy ja mam coś do prania? Przeszukaj kieszenie najpierw. Przeszukaj kieszenie. Może jakąś kasę wygrzebiemy? Skamieniałe jajo? 70. No właśnie. Na skamielinach można zarobić, ale też można niestety stracić. Zrób pranie, włóż do pralki. Aha, czas do pracy. W czasie jak Aki była do pracy, ktoś do nas zadzwonił. Znaczy napisał wiadomość, czy chcemy darmowe słuchawki. Tak, chcemy. No i Aki wróciła z pracy. Super. Przyniosłem... No oczywiście awansu nie było, jak wiecie, ale następnym razem powinno się udać. No tak. Ubierz ubrania. Kontynuuj malowanie obrazu. Weź resztki. Rozpocznij malowanie 3 obrazów w stanie zainspirowania. Jakby nie patrzeć, jestem. Aha, to był dźwięk pralki. Do suszarki. Maluj na podstawie zdjęcia. Niech będzie tak. Wiecznie klika mnie to, po co potrzeba. Do łazienki potrzebujesz i tak naprawdę pójdzie spać. Jeszcze jeden dzień zaliczymy akurat do pracy. Może zdobędziemy kolejny awans. Sprzedaj. Zrobimy jeszcze obraz poportowy. Jest. No i etap aspiracji już jest zrobiony. Kolejny. Kolekcjonerom lub do galerii sztuki i 3 obrazy emocji. Aha, mamy hałaśliwych. Zapukaj uprzejmie. Fakt już mnie nie lubią, ale no co tam. O, ten co mnie nie lubi. Przyjazne powitanie. I narzekaj na hałasy. Przepraszam, rzeczywiście wykazaliśmy się brakiem wyczucia. Dzięki wielkie. O, nie. Wysłuchaj najpierw. Ekstra i idziemy spać. Właśnie środek nocy i Vlad do nas przyszedł. Oczywiście chce nas ugryźć. A ja nie mam czosnku ani niczego. Musiałem przegapić wiadomość od niego. Bo on zawsze pisze, że chciałem cię powitać w naszej okolicy, coś tam. Musiałam to przegapić. No i niestety się pojawił. Ale sąsiad mi wszedł. Nie mogę się ruszyć. Tak, jestem zahipnotyzowana. Czy ja wyjdę do nich? Żeby oni obydwaj tak... się patrzy, jak ze mnie będzie gry. Ale się objadłem. Nie zmieszczę już ani trochę... ani łyka więcej, przepraszam. Super, jestem... z piżarką dla wampira. No i na glebę padliśmy. Właśnie się zbadrzył. Ale... chociaż mi pranie wyjął. Dobra, to ja już... widzimy się rano. Aki, wstajemy. No, dajesz. Dobra, wstaliśmy. Jesteśmy nie swoi, bo oczywiście ktoś z nas wypił krew. Mamy pewnie ostatnią porcję w lodówce. Więc jak zdążę, to jeszcze... O, patrzcie, mamy trochę... To jest reputacja, wydaje, że tak? Nie, to jest punkty sławy, a tu jest reputacja. Tak, jak sławni jesteśmy. Ugotujemy coś. Umiejętność. A, mam tylko jedno. Super. Selka po bretońsku, jajko z bekonem. Słodko ogrodowo. Toster. Czemu tu jest same warzywne rzeczy? Bez mięsa. Bezpieczne dla wegetarian. Nie, żeby miała coś do wegetarian. Ale jestem raczej z tych osób, co lubią jeść mięso. Mamy jedzenie. Tak, wiem, za godzinę zaczynasz pracę. Czarne słuchawki. One są białe. Nie wiem, co za daltonista wymyślił tą nazwę. Ogólnie tak myślę. Blaty. Postawimy półkę na to. Serio? Na tym mogę stawiać takie rzeczy? Pójdziemy w najprostszą. Teraz tak. Ile one odstępu potrzebowały, żeby te laleczki na to weszły? Ja w tej chwili mam BB Move Object, więc... Tak tutaj? Aha, tak też dobrze wygląda. Mamy jeszcze 3, możemy mieć. Super. Teraz się oczywiście kąpię. No i lecimy do pracy. No i jak już wróciła z pracy, oczywiście mamy awans, więc jestem bardzo z niej dumna, bo udało nam się już tak naprawdę 2 awanse dzisiaj zdobyć. O, teraz poniedziałek będzie miał wolne i niedziela. Jak do tego dojdzie, to jeszcze okaże się, że w niedzielę jak będziemy szli do pracy. Przed nami jeszcze 3 dni. Może jeszcze jakiś awans dostaniemy. Dobra, dajmy jej zjeść. Weź resztki. Mamy tam coś. Żadnej poczty nie mamy. Rachunki przychodzą, o ile dobrze pamiętam, w poniedziałek, ale nie jestem pewna. No tak. Jest spięta, bo nic nie robi ze swoim życiem ciekawego. Zadzwońmy do tego. Jeśli mamy SMS-a. Zgadzam się, wejdźmy gdzieś i cieszmy się nim. No dobra. I znowu śnieg padł. Aha, pustynny kwiat to jest to miejsce. Te. Nie ma jakiegoś ciekawszego. Nie ma jakiegoś ciekawszego. No, chodź się pobawimy na placu zabaw. Dobra. To może z nim pogadamy. Entuzjazmujmy się wampirami. Zwłaszcza, że jeden mnie ugryzł. Masz ładny uśmiech. I sporo kasy. Romantyk. Lotario. Jakbym się z tobą ohajtała, czy coś, to bierzesz moje nazwisko. Nie obchodzi mnie to. Lotario. Co tam, chłopcze? Darnik. Nastolatka? No dobra. Okej. To jest dziewczyna. Jaka dziewczynka? Elsa. Z krainy lodu przyszła do mnie do świata Simów, super. Aha, bo to Liga Poszukiwaczy Przygód tu się pojawiła. Dobra, tak naprawdę możemy się pożegnać. Oczywiście nie ma takiej opcji, więc idziemy do domu. Kinga Sosna. Dobra, przywitamy, żebyśmy mieli... Nie, nie idziemy na wieczór długów. Dobra. Surfujmy po kanałach. Dobra, ostatecznie jednak idziemy spać. Nie ma żadnego surfowania po kanałach. I tak naprawdę to by było na tyle w dzisiejszym odcinku. Dostaliśmy aż 2 awanse, to jest naprawdę dużo. Poznaliśmy kilka osób, z czego jedne nas lubią, a drugie no ciutkę mniej. Ale jak to bywa, no nie każdy nas musi lubić. Co, byliśmy ugryzieni przez wampira, to bardzo ekstra było, tak? No i co, tak naprawdę. Komentujcie, lajkujcie. Serdecznie zapraszam do subskrybowania kanału, żebyście byli na bieżąco. No i co? No i hej!